Kiedy widzieliśmy papieża już naprawdę zmęczonego i kiedy jeszcze media dopowiadały, że powinien jak gdyby odejść, to on powiedział, że Chrystus do końca na krzyżu wytrwał i on też wytrwa. I to było dla mnie taką ogromną pomocą, że chociażby nie wiem, jak było w życiu trudno, to trzeba liczyć, że zawsze z nami jest Pan i On będzie wspomagał i papieżowi też tyle da siły, że najwięcej potrafi zrobić nawet swoim cierpieniem. Więc moje marzenie jest takie, żeby do końca zachować jego właśnie postawę. No bo to nie tyle, powiedzmy, jest to przeżycie, jakie było wtedy w całym świecie, tej jakiejś ogromnej, powiedzmy, tego docenienia odchodzenia z tego świata. Ponieważ tak bardzo często się mówiło, niech on da spokój, niech on zrezygnuje, sobie w góry pojedzie, naprawdę odpocznie troszkę, to męczące dla nas jest. Niektórzy radzili mu dostojnicy kościelni, niech sobie zrezygnuje, ma prawo zrezygnować, nawet proponowali. Ale on dał lekcję umierania właśnie. Umieranie może nie być takie straszne, prawda? Jeżeli się na niego patrzy, więc to jest lekcja. On nie myślał o tym, żeby dać lekcję. Na pewno to nie było jego zamiarem, żeby dać pokaz, ale być sobą do końca. Wszystkim trzeba powiedzieć, że było bardzo wielkim bólem dla nas widzieć, obserwować cierpienie Ojca Świętego. Tośmy razem z Nim cierpieli, bo widać było, jak kosztuje Go każdy ruch, nawet i później słowa wypowiadane były też dla Niego jakimś trudem i ciężarem. Ale z drugiej strony, jakoś to były takie dwa uczucia, tak jakoś myślę. Z jednej strony to, że człowiek widzi, że ten człowiek, że Jan Paweł II cierpi, że to go tak dużo kosztuje. Ale z drugiej strony, jak on widział i przezwyciężał to, że ma jeszcze tyle do powiedzenia, że to, co mówi, tak jest jednak ważne i nam widocznie potrzebne. Zdziwiałem jedną rzecz, to to, że mimo tej utraty sił, zachowywał przez cały czas pełną jasność myśli i starał się w jak najmniejszym stopniu okazywać na zewnątrz swoją chorobę. Ostatni dzień, przecież ostatni stan choroby najwyższy, prawda? A on od rana wszystkie modlitwy, które codziennie, czytanie Pisma Świętego, Droga Krzyżowa, dwie msze święte, Komunia Święta, wszystko, prawda, ta wierność niesamowita. To trzeba bardzo kochać. To na tym ta miłość polega.